Z moich osobistych doświadczeń wynika, że zdecydowana większość ludzi, którzy są w związkach, zakłada, że skoro są już w tej relacji, to na pewno będzie trwała do końca życia i tutaj za bardzo nic z tym nie trzeba robić. Natomiast praktyka pokazuje, że zdecydowana większość związków zaczyna się psuć po paru latach, traci na jakości, a w dalszej konsekwencji w końcu się rozpada. Tak pokazują absolutnie wszystkie statystyki, które z roku na rok tak naprawdę stają się coraz gorsze, bo jest coraz więcej rozwodów. Dlatego na dzisiejszym nagraniu powiem, jak rozpoznać to, że twój związek już zaczął się rozpadać, żebyś mógł podjąć jakąś akcję. Dzisiaj powiem ci, jak poznać, że to twój związek już zaczął się rozpadać. 1. Sporo się kłócicie. Mówi się, że w każdym związku są kłótnie, ale to bzdura. Są pary, które kłócą się absurdalnie mało i do takiego właśnie stanu warto dążyć. Regularne kłótnie są symptomem tego, że żadne z was nie opanowało jeszcze zbyt dobrze sztuki komunikacji, co jest absolutną podstawą, jeśli myślicie o tym, żeby stworzyć szczęśliwy związek na długie lata. I nie ma tutaj co zwalać winy na waszego partnera. Sterowanie tym, jak układa się komunikacja między wami, łatwo porównać do sterowania samolotem. Jeśli oboje piloci są doświadczeni i wypoczęci, to są minimalne szanse na katastrofę. Ale żeby dolecieć szczęśliwie, spokojnie wystarczą umiejętności tylko jednego pilota. Katastrofa jest nieunikniona tylko wtedy, kiedy każdy z pilotów tylko myśli, że umie latać, a tak naprawdę mają za sobą ciągłą serię wpadek. Jeśli czujesz, że ten problem dotyczy ciebie, to zapraszam do zapoznania się z moim kursem Doskonałe relacje w 30 dni, który znajdziesz klikając w kartę, która właśnie się wyświetliła. 2. Nie okazujecie sobie uczuć. Ewidentnie jest gorzej niż było na początku związku. Słowa kocham cię padają bardzo rzadko albo wręcz wcale. Rzadziej się przytulacie, nie dajecie już sobie buziaków na pożegnanie i nie chodzicie już od dawna za rękę. To niby oczywiste, że coś takiego świadczy o słabnącym związku, a jednak najczęstszą strategią, którą ludzie obierają, jest czekanie. Tylko że z czasem robi się coraz gorzej, atmosfera gęstnieje i nawet kiedy przychodzi ten lepszy okres, to już nie ma żadnej większej czułości. W takiej sytuacji zdecydowanie odradzam dalsze czekanie. Jeśli coś ma się zmienić, to niestety zmieni się tylko na gorsze. 3. Nie chodzicie już ze sobą do łóżka, albo zdarza się wam to bardzo rzadko. W tym przypadku jest wiele wyjątków od tej reguły. Jeśli to jest jedyny symptom, to prawdopodobnie nie ma się czym martwić, bo spadek libido może być spowodowany wieloma rzeczami. Jednak jeśli widzisz inne symptomy obniżonego zainteresowania, a do tego od dawna nie uprawiacie seksu, to ewidentnie coś jest nie tak z waszą relacją i warto się temu bliżej przyjrzeć. 4. Nie jesteście przyjaciółmi. Jeśli sam nie masz już większej ochoty dzielić się z twoim partnerem tym, co się u ciebie dzieje w życiu i widzisz, że po drugiej stronie jest podobnie, to znaczy, że umiera albo już umarła między wami przyjacielska więź, która jest fundamentem dojrzałego związku. Monotonia to nie ciągłe siedzenie w domu, tylko brak rozmów. Jeśli każdy z was żyje swoim życiem i macie niewiele jakościowego czasu dla siebie, żeby nacieszyć się swoim związkiem, to jest to kolejny symptom, który świadczy o tym, że wasza relacja niestety powoli się rozpada. 5. Nagle ucichły wszelkie plany na przyszłość. Nie tylko tą daleką, ale nawet tą bliższą. Temat kupna mieszkania, o którym wcześniej dużo rozmawialiście, zupełnie cichnie. Już nie ma mowy o zakładaniu czy powiększaniu rodziny, a kiedy ty poruszysz ten temat, to słyszysz jakieś mgliste wymówki. Nawet zaplanowanie dalszych wakacji już robi się problemem. To jest kolejny dość mocny symptom tego, że rozstanie jest naprawdę blisko. 6. Coraz częściej pada samo hasło rozstanie albo rozwód. Kiedyś to było nie do pomyślenia, a ostatnio pojawia się w każdej większej kłótni. To nie przypadek, ale kolejny symptom tego, że twój partner już w głowie zaczyna rozważać właśnie taką opcję. Oczywiście im więcej tych symptomów, które dzisiaj wymieniłem, widzisz w swojej relacji, tym gorzej. Natomiast nawet jeśli widzisz tylko jeden z nich, to nie ma sensu siedzieć i czekać, bo samo się nie naprawi, tylko warto coś zacząć z tym robić. Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się, co można zrobić, żeby podnieść jakość twojego związku i zabezpieczyć go przed rozpadem, to zapraszam, żebyś zapisał się na moje szkolenie online, które prowadzę cyklicznie, Związek na całe życie. Wejdź na stronę relacje.jakzdobywać.pl, żeby znaleźć więcej szczegółów, albo kliknij w kartę, która właśnie powinna się wyświetlić. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Robert Marchel.